I słuchajcie, to będzie niesamowicie ciekawe, myślę, dla wszystkich naszych klientów początek tego vloga, ponieważ często na spotkaniach weselnych przy podpisaniu umowy pytacie mnie, co w sytuacji, gdyby coś losowego, złego przydarzyło się komuś z nas. I ja zawsze was uspokajam, że w takich sytuacjach u nas jest jak w profesjonalnych organizacjach MMA, zawsze jest jeden zawodnik na zastępstwo, trzymany w gotowości, że gdyby jednemu coś się stało, to drugi wskakuje w jego miejsce. Jak widzieliście kilka ostatnich KSW, to wiecie, że tam była taka sytuacja, że rywal Mariusza Pudzianowskiego, senegalski bombardier, niestety wypadł z powodu wyrostka robaczkowego w dniu walki i wskoczył za niego Nikola Milanowicz, którego oczywiście serdecznie pozdrawiamy. I u nas, słuchajcie, analogiczna sytuacja. Dziś miał być ze mną Grzesio Budzek, DJ Karpiu. Przedwczoraj zaczął boleć go brzuszek. Myśleliśmy, że jak zawsze po prostu nażarł się jakichś złych rzeczy i po prostu jest to zatrucie pokarmowe. Ale wczoraj o północy Grzesio przeszedł operację wycięcia wyrostka robaczkowego i naszym zbawcą Nikolą Milanowiczem jest DJ Mentos. Tak jest, drodzy Państwo, także tak jak Mateusz powiedział, nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, no mimo tego, że łączymy się dzisiaj z Grzesiem w całym stacji, mam nadzieję, trzymamy kciuki, że wszystko będzie w porządku, jesteśmy pewni, że będzie, bo na szczęście już po operacji wszystko jest ok, ale tak jak dzisiaj Nikola Milanowicz nie do końca pasuje, jeśli chodzi o wagę. Jeszcze nie przebrany, wybaczcie, że tak w podomce, ale jeszcze jesteśmy na etapie rozkładania, już za chwilę Mateusz wam pokaże, że w zasadzie już kończymy, czekamy powolutku jakąś jeszcze godzinkę na parę młodą, która powinna się zjawić za około 50 minut, ale ja jako Nikola Milanowicz dzisiaj za Grzesia mam nadzieję, że wręcz również jestem przekonany, że będzie cudownie. No i widzicie, nie ma się o co martwić, z nami jesteście w najlepszych dłoniach, Grzesiu nie wraca do zdrowia i zaczynamy to wesele! I słuchajcie, tak jak już wiecie, Grzegorz ma wycięty wyrostek robaczkowy, ale jest z nami także człowiek, który z wyrostkiem też ma wiele wspólnego, nasz lokalny Marcin Wyrostek, czyli Dario, dokładnie tak. I widzicie, wymieniliśmy wyrostek Grzesia na tutaj wyrostek w postaci Dariusza. Dario tutaj będzie akordeonem czarował i za niedługo para młoda przybywa i lecimy z tematem. Liczymy, kochani, na najlepszą zabawę. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, jak zapewne się domyślacie, motywem przewodnim dzisiejszego vloga jest wyrostek robaczkowy. No i teraz słuchajcie, wiecie dobrze, że jeżeli na przykład stracicie zęba i schowacie go pod poduszkę, to wtedy wróżka zębuszka przychodzi i zostawia wam tam jakieś pieniążki. A jeżeli stracicie wyrostek robaczkowy, to chowacie go pod poduszkę i przychodzi Marcin Wyrostek i zostawia wam dyszkę. Marcina Wyrostka pozdrawiamy, chyba musimy cię oznaczyć. Mam nadzieję, że kolejny mam talent znowu będzie tak jak pierwsze mam talent, to było? Drugi mam talent. Ogień! Tak, no dzisiaj mówiłem właśnie naszym widzom, że motyw przewodni dzisiejszego odcinka to wyrostek robaczkowy. Tak, ale nie tylko wyrostek robaczkowy, moi drodzy, bo pozwoliłem sobie dzisiejszej imprezie skorzystać z myszki, ale potrzebowałem podkładki. Wyobraźcie sobie, że znalazłem dyplom przedszkolaka, także to jest mój dyplom ukończenia przedszkola. Numer 235, także gdyby ktoś pytał o moje kompetencje i czy mam jakiś papier na to, to tak mam. Dyplom ukończenia przedszkolaka, proszę bardzo, to jestem ja i mój dyplom przedszkola. Tak jest, Pro DJs Group, zawsze przygotowani, mamy dokumenty na to. Przegnaj przedszkole, witaj szkoła. Dokładnie, a przynajmniej większość z nas ma jeszcze wyrostek robaczkowy.
I tak oto, moi kochani, doszliśmy do końca naszego dzisiejszego pięknego wesela. Już w głośnikach time to say goodbye i dokładnie my podłączamy się pod ten komunikat. Kończymy, Michał. Kończymy. Oczywiście gorące podziękowania dla Bartosza i dla Magdy, które do dzisiaj właśnie w ten piękny sobotni dzień mieli przyjemność. My mieliśmy przyjemność razem z nimi biesiadować i cieszyć się tym weselnym dniem. Także dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie raz jeszcze. Mateusz i Michał, który był dzisiaj za DJ-a Karpiu, któremu wysyłamy moc najlepszych życzeń powrotu do zdrowia. Grzegorz, trzymaj się i pamiętaj, żebyś śledziony nie stracił. Buźka. Słuchajcie, dzisiaj poznajemy bardzo wiele etapów życia Michała. To jest właśnie wspomnienie Michała pierwszej Komunii Świętej. A to jest pierwszy Michał Święty.